Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecim i zarazem ostatnim już bonusie do Gothica 3 Zmierzch Bugów. No już ostatnio, tak sobie pomyślałem, że przy pierwszym bonusie sobie podsumowywałem serię. Co ty pierdalasz? Robiłem podsumowanie serii przed tam po pierwszym bonusie, po czym wrzuciłem ten drugi, no i teraz jeszcze wrzucam trzeci, więc już nie będę podsumowywał tej serii, tylko sobie, dobra, już to słyszeliśmy. No, dobra, to już też gadaliśmy. Nie wiem, w sumie zaczynam tutaj, bo chcę jeszcze sobie pogadać trochę, wiecie jak jest. Więc już nie będę podsumowywał całej serii, no bo wszyscy wiedzą, jak ona wyglądała i co o niej myślę, jeśli ją oglądali oczywiście. A my tymczasem idziemy, ja już przy poprzednim bonusie mówiłem, że nagrywałem to cholerne... Ten cholerny odcinek, aczkolwiek no nie udało mi się go tutaj. Dobra, tutaj zostawmy to. No niestety nie udało mi się znaleźć ziomka, co se siedzi o tam. O tam se siedzi. No a teraz musimy poczekać na tego kurde rola, więc zapiszmy. Ogarnijmy temat. Już tu przeklikałem, no bo to można sobie zobaczyć na odcinku u mnie, wiadomo. Taki jestem cwaniak trochę, że wam tu zostawiam możliwość obejrzenia tego dialogu do końca, aczkolwiek to już sobie zostawimy całość. Czy teraz mogę się z nim spotkać? No, wygląda na to, że dostałeś pokoik w naszym lochu. Delektuj się orkowym smrodem. Co? Nie rób takiej zdziwionej miny. Słuchaj, nastały ciężkie czasy i inne takie tam. Obecnie to właśnie lochy Gorna są najbezpieczniejszym miejscem w Myrtanie. Tutaj na dole nie jest znowu tak źle. No, może poza tymi kilkoma bezgłowymi orkami i paroma zdrajcami z obciętymi palcami. Domyślam się, że obsługa tego lokalu jest nienaganna. Słuchaj, skoro tak bardzo nie chcesz tu schodzić, to może mógłbym ci pomóc wydostać się stąd. Okej. Okay. Jak? Wykup ode mnie jednodniową przepustkę, a ja puszczę cię wolno. Gorn zezwala na coś takiego? Gorn nie musi o niczym wiedzieć. Nie podoba mi się ta twoja przepustka do wolności. Czy tak zachowuje się obywatel Myrtany? Nie podoba mi się twoje nastawienie. Chodź z nami. Zarezerwowałem dla ciebie miejsce w naszych lochach. Chodź za mną. No cóż, zabrali nam cały ekwipunek i musimy teraz dygać do więzienia. Ja powiedzmy do momentu, jak tam się siedzę w tym więzieniu, to wiem, co się dzieje. No potem niestety już, znaczy niestety, no w sumie dobrze, nie wiem, o co chodzi do końca. Wiem, że tam jesteśmy jakimś niewolnikiem i nas ktoś tam potem może wykupić czy coś i tyle. Ale no na razie musimy tutaj sobie iść. Chciałbym dowiedzieć, do czego jesteśmy tutaj potrzebni. Nie wiem, ile będzie trwał ten odcinek, pewnie myślę, że też tak około 20 minut. Jak u siebie w domu. Jeśli dopadnie cię znudzenie, możesz popodziwiać wymyślne wzory, które ślady krwi tworzą na ścianach i suficie. Aha, odradzam jedzenie chłopów mięsa znajdujących się na podłodze. Nie wiadomo, skąd pochodzą i do kogo należały. Jeśli będziesz potrzebował czegokolwiek, wody albo jedzenia, to nie wołaj nas. Doprawdy? Stać, ani jeszcze. Obrad. A w ogóle to jest ciekawe, patrzcie. Gościu sobie odbiegł nam kawałek i tutaj do nas wraca. To jest zajebiście zrobione. Aż czekamy, aż do nas podejdzie. Jak tam? Mam nadzieję, że nie narzekasz na brak słońca. Przepraszam za ten hałas. Zmiękczanie orkowej skóry to długa i żmudna praca. Ludzie gadają o jakimś wojowniku, który szlachtuje orków i twierdzi, że jest następnym królem Myrtany. Wiadomo ci coś na ten temat? Nie. Dobra. Gość znowu odbiega, stoi tam chwilę i wraca. To jest niesamowite, że ktoś tak to wymyślił. No cóż, trudno. Leżą rozjebane orki w ogóle, co tu się dzieje?
dobrze. Zawsze powtarzam, że człowiek by zginął. Za bezsensowny, kurwa, dialog. Dobrze, wojowniku. Zabieramy cię stąd. Zostaniesz niewolnikiem Ignatiusa. Kto to? Ktoś, kogo znienawidzisz jak własnego ojca. Dobra. No niestety, ja myślałem, na przykład poprzednio jak to próbowałem nagrać, że on nas prowadzi do tego Ignatiusa. A okazuje się, że nie, że musimy sobie go sami znaleźć. No ja wiadomo, myślałem, że on jest tutaj i w ogóle. No ale chłop jest generalnie tutaj. O, w tym miejscu. Siemano. A więc to ty jesteś tym nowym niewolnikiem. Ktoś ty? Jestem Ignatius. Będę twoim panem. Co będzie należeć do moich obowiązków? Ile pytań. Dobrze. Lubię niewolników z głową na karku. A jeśli chodzi o twoje pytanie, będziesz robił to, co rozkażę. Zrozumiałeś, czy mam powtórzyć? A jeśli się sprzeciwię? Wykonuj moje rozkazy, a pokochasz mnie jak własnego ojca, którego pewnie i tak nie miałeś. Jeśli będziesz nieposłuszny, to stanę się dla ciebie srogim ojcem. Nie łapię dowcipu. Nie martw się. Wystarczy, że ja rozumiem. Dość, no dobra. Pogaduszek! Mam dla ciebie pierwsze zadanie. Udasz się na wzgórza znajdujące się nieopodal Goty i przyniesiesz mi 12 roślin leczniczych. Mogę odzyskać swoją broń? Czasy mamy ciężkie, więc i o zaufanie ciężko. Na razie nie mogę oddać ci broni. Tam, gdzie idziesz, nie będzie ci potrzebna. Są tam jakieś bestie? Może kilka. Wszystko zależy od tego, jak bardzo są głodne. Mam się spodziewać jakichś orków? W tych czasach orkowie mogą czaić się wszędzie. Z wolą Innosa nie spotkasz żadnego z nich. Z wolą Beliara kilku przetnie ci drogę, ale na pewno dasz im radę. Oczywiście. Nie zapuszczaj się za daleko. Bez broni masz małe szanse na przeżycie. Cieszę się, że się o mnie troszczysz. O, nawet bardzo. Ale dość już tego trajkotania. Idź po te rośliny. Muszę przyrządzić mikstury lecznicze dla ludzi z obozu. Wojna wisi w powietrzu. No dobra, czyli zajebiste mamy zadanie od niego. Ale trudno, chodźmy to załatwić. Im szybciej, tym lepiej. Ty, a jakbym tutaj posprzątał wcześniej te rośliny, bo wiem, że ich nie sprzątałem. Ale jakbym jednak przeszedł się i je posprzątał, to co, blokuję sobie gierkę w tym momencie? Jak to według was działa? 12 roślin, dobra. No spokojnie, sobie tu pozbieramy. To jest. Jakieś zioło kamany. Tutaj jeszcze są te lecznicze. No jest ciekawy motyw, że jesteśmy w więzieniu w ogóle. Jesteśmy niewolnikiem, kurwa, nie wiem. Jak bezimienny się mógł dać tak zeszmacić? Przecież normalny bezimienny to albo by się tam napierdalał z nimi, albo coś, a tutaj takie... Nie wiem, bez sensu w chuj. Osobiście uważam. Weźmy te zioła many, bo może... Witaj. Pewnie jesteś nie tutejszy, bo Dobra, spadaj na drzewo. Jak tutaj mamy 12 mikstur, mamy mikstur. 12 roślinek mamy przy sobie. Przejdźmy sobie tutaj skrótem. Łatwo by was było tutaj zaatakować od tyłu, tak szczerze. Nie jest jakaś dobrze ufortyfikowana ta gota, no. Nie ma co. Dobra, chodźmy dalej. Tutaj. Oddajmy naszemu panowi. Naszemu panu musimy oddać te roślinki. 12 roślin leczniczych dla ciebie. Wspaniale. Jej. Tobie udało się wrócić w jednym kawałku. Możesz sobie wziąć kilka mikstur leczniczych za fatygę. Ależ nie trzeba. Co mam teraz zrobić? A, widzę, że garniesz się do pracy, niewolniku. Podoba mi się to. Udaj się na skraj miasta i zbierz dla mnie kilka roślin many. Zapowiada się pasjonujące zadanie. Bez broni ani złota to zaiste będzie dla ciebie ekscytujące zadanie. Potrzeba ci nieco przygody w życiu. 13. Ale ponieważ tak dobrze się sprawujesz, to zadowolę się 12. Jestem twoim dłużnikiem. Idź już. Szkoda czasu.
Uważaj na orków. Ja pierdolę, no jeszcze teraz. Dobra. Niech wam będzie, no. Za bzdura. No ale dobra, chodźmy. Dobra, no to będzie pasjonujący odcinek. Będziemy sobie zbierać roślinki i... I co jeszcze robić? I tyle. Nie. Na razie. Nie wiem, co potem będzie, nie? Może będzie dłuższy ten odcinek, bo jeszcze tak zapowiadam. Tamten to był dość szybki, bo wystarczyło się gdzieś, wiecie, teleportować, z kimś pogadać, coś przynieść, zabrać, komuś tam szczelić w japę i chuj, to są zębacze, idziemy stąd. Skąd ja ci mam wyczasnąć 13 mikster roślin? Tutaj są jakieś dwie. Ile mamy? 9. Dobra, ja wezmę te 13, bo może mu coś odjebi i nagle powie, a gdzie jest ta 13 roślina? Oddawaj 13 roślinę. O, tam są goblinsy, patrzcie to. Dobra, ty, a damy radę im wpierdolić? Jasne, że nie. No cóż. Jakakolwiek broń by się przydała. Okej. Dobra. No musi być trochę ekscytacji w tym odcinku, nie? Który? Chuja nie ekscytacji, kurwa, napierdoliły mi jak chciały. Dobra, bez jakiejś pały, chociaż to nie ma sensu chyba się z nimi bić. Banara. Dobra, wziąłem ile się dało. Spierdalam stąd, nie? Podkę łykniemy i idziemy. Miłego dnia. Aha, dobra, tutaj już była ta 13, tak? O chuj. To jest... Dobra, zostały tam te dziady. Tu też była jakaś... No dobra, no tak już chciałem, wiecie. Podkręcić trochę, no ale widać, jesteśmy tak cięcy, że nawet z pięści goblina nie upierdolimy. Niesamowite to jest. Szczególnie, że mamy 240 siły, no to tak trochę nie wiem. Ale swoją drogą przejść gotika, zwykłego gotika 3 na pięści, no to byłby jakiś wyczyn chyba, co? Trzeba przemyśleć. Może się uda tak zrobić. Też wątpię. Dajcie znać, czy wam się podoba taki challenge. Zobaczymy, czy zadziała. Zadanie wykonane. Oto rośliny many, o które prosiłeś. Wybornie. Jesteś najwydajniejszym niewolnikiem, jakiego miałem. Musisz mi cały czas o tym przypominać. Przypominam ci, że jesteś najwydajniejszy, a nie, że jesteś niewolnikiem. Proszę, weź sobie kilka mikstur many. Dziękuję za ten szczodry gest. A tak przy okazji, Gary chce z tobą porozmawiać, powinieneś go poszukać. Dobra, no ja wiem, gdzie on jest, no bo też w poprzednim odcinku musieliśmy z nim gadać. Może nam powie coś ciekawego. Może on nas uwolni od tego kurwa gnoja, no. No jest ciężko, jest tak, znaczy ciężko, jest ciekawe w sumie, nie? Ciekawy motyw, że bezimienny dał się zeszmacić i został niewolnikiem. Zamiast się tutaj nawalać jakoś normalnie. Wraz ze mną na misję bojową. Szukam kompana. Nie mam broni. Wojownik bez broni? Co dalej? Tańczący ork? Mam zapasową tarczę i miecz. Możesz z nich skorzystać. Co to za misja? Muszę zrobić porządek w pewnej jaskini. To miejsce roi się od bestii. Jeśli chcesz do mnie dołączyć, wykupię cię od twojego pana. Co ty na to? To chyba najlepszy wybór w tej sytuacji. Pozwól, że porozmawiam z Ignatiusem, moim panem. Ignatius? Srogi tatuś. Okej. Okay. Aha, bo my nie mamy teraz teleportu, to ja tak muszę dygać z buta, kurde, lewo-prawo, tak? No dobra, dobra, niech będzie, no. Wiecie, więcej gotika dla was. Kurwa, no idziesz, gamoniu jeden. Mam nadzieję, że w sumie tak patrzyłem, to nawet chyba wam się podobał.
pomysł z małym restartem, znaczy z dodaniem czegoś do tej serii. Jeszcze po takim czasie. W sumie mogłem to zrobić od razu, to pewnie można powiedzieć, że kubem żelazo póki gorące, ale no. Już. Tak to jest. Spotkałem wojownika o imieniu Garrick. Garrick? Czego ta roześmiana hiena chciała od ciebie? Garrick chce mnie wykupić od ciebie. Rozumiem, że chciałbyś, abym przystał na tę propozycję. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem? No. No ale dobrze. Myślę, że będę skłonny cię odsprzedać za jakąś okrągłą sumkę. Za ile? 11 sztuk złota. 11? Tylko tyle jestem warty? Znowu mi spadło. No, za dużo? Pozwól, że porozmawiam z Garrickiem. Dzień dobry. Aha. Dzień dobry, do widzenia. Za każdym razem nie musi zagadywać ten gościu. Porażka jakaś. Dobra, chodźmy dalej. Pogadajmy sobie z tym Garrickiem znowu zresztą i potem musimy iść i kurwa ogarnąć. Kurwa, no dalej. No, za pierwszym razem szło tak dobrze, a teraz lipa. Siema. I co powiedział ten stary Ramol? Ile muszę mu zapłacić? Odsprzeda mnie za 11 sztuk złota. 11? Dobrze. Zobaczmy, ile mam pieniędzy. Do diabła. Ja pierdolę. 10 sztuk złota. Dlaczego nie masz więcej pieniędzy? Wydałem prawie wszystko na nowy pancerz i trunki. Trudne czasy nastały. Co teraz zrobimy? Już ci mówię. Weź te 10 sztuk złota. A co z brakującą jedną sztuką złota? Popytaj ludzi. Jakich ludzi? Wszystkich. Mam pójść na żebry? Głowa do góry, wojaku. Wiesz, jak to mówią? Jak? Wszystko będzie... W porządku. Ba, pójdę już. Wy naprawdę nawet to źle zrobiliście już. Kurwa, któryś raz zresztą. Zakończenie Gothica trójki byście sobie odpalili. Teraz rozmawiam. Nie. Na pewno masz. Jeśli on będzie tak cały czas. Zostaw mnie. Da mi ktoś to złoto? Czego chcę? Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Przepraszam, czy mógłbyś podarować mi jedną sztukę złota? W jakim celu? Przeprowadzam zbiórkę na rzecz wojowników, których wojna ciężko doświadczyła. Mam tu na myśli tych, którzy odnieśli rany, trafili do niewoli lub polegli w boju. Chwała ci za to, wojowniku. Proszę. Wow. Co za bzdura w ogóle, kurwa, kto to wymyślił? Żebrzemy o jedną sztukę, nie... Zeszmacenie bezimiennego na najwyższym poziomie. Twoje 11 sztuk złota. Dobrze. Jesteś wolny. Możesz sobie iść. Dziękuję ci. Ale pamiętaj, już nigdy nie dostaniesz u mnie pracy. Trzymam cię za słowo. Oby tak było, no. Dobra. Chodźmy dalej w takim razie. Co za bzdura, ty. Tu tak naprawdę chyba najciekawszą opcją ze wszystkich tych trzech, taką najmniej może szmacącą bezimiennego i taką ciekawą jakkolwiek, jest ta, którą my wybraliśmy podstawowo, czyli ta służba u Reika. Jest dość ciekawa, nie? Siema. Wróciłem. Dobrze, lubię ludzi dotrzymujących danego słowa. Jakie będzie moje pierwsze zadanie w służbie u ciebie? Musisz dostarczyć gdzieś pewien amulet. Mam coś doręczyć? Myślałem, że pójdziemy razem na misję. Kiedy to właśnie jest misja? W tych czasach nawet krótka przechadzka po gościńcu urasta do rangi misji bojowej. Kiedy dookoła grasują orkowie, dziwne bestie i jeszcze dziwniejsi ludzie. Do kogo mam dostarczyć ten amulet? Do Gotarda. Gdzie go znajdę? W obozie wojskowym. Wojowniku, wywiąż się z powierzonych ci zadań, a załatwię ci spotkanie z Gornem.
Dobra. Wiesz, że chcę się spotkać z Gornem. Strażnik pilnujący bramy to mój szwagier. O, nie zmienili tego, no. Nastały ciężkie czasy. Dobrze. Ruszam w drogę. Okej, dobra, no to chodźmy do tego Gotarda. Za amulet w ogóle? Co on tu dał? Chuja dał, aha. Bezużyteczny amulet w ogóle, tam jest napisane niesamowite. No dobra, tylko gdzie ten Gotard teraz? Gdzie on tutaj jest? Ten ziomek. Szukajmy chłopa. Galin, Linard, dwa bunt, Gotard, siema. Czy palady? Dupie to mam. Przysyła mnie Garik. Kazał mi wręczyć ci ten amulet. Czekam na ten przedmiot od dłuższego czasu. Dziękuję. Okej. Okay. Te zadania są w ogóle jako ten niewolnik. Z niczym się nie bijemy. Ja musiałem podkręcić i na pięści z goblinami się spróbować bić. Niesamowite to jest. Niesamowite, moi drodzy. Nawet dłuższy odcinek będzie przynajmniej niż poprzedni. Dobra. Wskazałem amulet Gotardowi. Dobra robota. Dobra, wiecie co, przeklikujmy to. Pycha. O, dobra. Widzę, że humor ci dopisuje. Mam nadzieję, że okażesz wyrozumiałość dla moich próśb. Okej. Okay. Znajdę twój ekwipunek. Faring. Tylko ostrożnie po drodze. Słyszałem, że jakiś okrutny wojownik przybył do Goty. Morduje każdego, kto znajdzie się w jego polu widzenia. Mówią, że to Robar wrócił zza światu. Będę ostrożny. Ruszam. Ola, ola! Będziesz potrzebował tego oto klucza. W jakim celu? Mój ekwipunek znajduje się w skrzyni. A to jest klucz do tej skrzyni. Rozumiem. No dobra. Oczywiście broni żadnej nie dostaliśmy, ale dostaliśmy jakieś 500 sztuk złota z tego, co widzę. To przebiegnijmy koło tych goblinsów, no bo broni też nam nie dał oczywiście, bo po chuj. Teleportacji też nie mamy, więc trzeba dygać z buta. Wiecie, to nie jest... Skrzynia Ulwy w ogóle. No dobra. Dobra, chodźmy dalej. Opierdolmy sobie roślinkę. I ten kurczę kuferek to jest gdzieś tutaj chyba w ogóle. Ale no to jest zjebane, bo ja tu muszę dygać z papcia normalnie. Normalnie muszę tu dygać z buta. Skrzynia Garika, o jest. Miecz Garika. Tarcza Garika. Okej. Okay. Dobra, jakby co, to weźmiemy i komuś szczelimy w japę. To by nie było. I będziemy przecież jak cipek biegać. Chociaż może będziemy, no. Tak szybciej będzie przynajmniej. To jest dłuższy odcineczek, więc fajnie. Warto tutaj ogarnąć. Chodźmy może tą stroną, bo to są te dziksy. A dziksy są kurde silne. Komu by się chciało z dziksami bić, nie? Siema. Jeszcze coś kurwa. Dobra. Opierdolmy resztę roślinek. Weźmy to ziółko, no i idźmy dalej. Dobra, już nie będę tam leciał te goblinsy. A my sobie wyekwipujemy pałę, moi drodzy. Pała to jest dobra rzecz. Wystarczy, na pewno. Do walki. Chodźmy tutaj i gadajmy z Garikiem. Oto twój ekwipunek. Spisałeś się na medal. Twoje spotkanie z Gornem zbliża się wielkimi krokami. Kiedy pójdziemy do Gorna? Chwileczkę. A gdzie się podział mój ulubiony łuk? No chyba ochujałeś.
kiedy ostatni raz z niego korzystałeś? Niech pomyślę. Mogłem go zgubić albo w jaskiniach, albo w obozie żołnierzy. Chyba się starzeję. Pójdę go poszukać. Ale w jakich jaskiniach? Okej. Okej. Nie wiem, może ten Gabriel mi coś powie. Kufer Garika, ty. Jest, bez kitu. Ugarika, dobra, zajebiście. Okej, dobra, już się bałem, że będę musiał gdzieś biegać, szukać tego kurwa kufra, ale... Ale wszystko jest tak, jak powinno być. Patrzmy w takim razie. Siema, Garik, oto twój łuk. Świetna robota. Kłaniam ci się szerokim łukiem. Ha, ha, ha. Ważne zadanie. Mam dostarczyć gdzieś twoje ciuchy, czy coś w tym stylu? To będzie coś znacznie lepszego. Właśnie skończyłem szkolić 5 nowych rekrutów dla Gorna. Przed nimi ostatni sprawdzian. Jak miałbym ci pomóc? Musisz stoczyć pojedynek z każdym z nich. Po każdej walce zdawaj mi raport o tym, kto wygrał. Dobrze. Tylko pamiętaj, to ja ich szkoliłem, więc miej się na baczności. Dobrze. Postaram się nie poobijać ich zbyt mocno. Zmiataj stąd! Zmiataj stąd? Dobra. No to pokaż. Hej, ludzie! Walka! Dalej! Świetna walka będzie. Ej! Tak! To nie może być. Łe, jak tu siłę są można nabić. Dobra, ma to sens nawet. Dobra, ale to dobrze, że wziąłem te roślinki jebane. Najmniej się wyleczymy. Ten rekrut nadaje się do ponownego przeszkolenia. Przegrał walkę. Dobrze. Zobaczmy, jak sobie poradzisz z kolejnym rekrutem. No to dawać, po kolei, żeby nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. Dobra. Łyknijmy sobie potiona, zjedzmy to. Dobra, od razu mamy tu tarczę. Miecz jest nadal chujowy, więc trudno. A, jaki tutaj progres, jak w Gladiatorze normalnie. Dobra, resztę mieliśmy. Dobra, no on tu mówi to samo za każdym razem, więc dobra. Dobra. Halo. Miecz asasyna, wow. No i kolejny lepszy miecz mamy. Dobra, no to każdy jest trochę lepszy. Nawet to wymyślili jakoś. No nawet jakoś to wymyślili, no. Dobra. Dawać gnoja. Zatruwamy. Wow. No ten to był beznadziejny, nie? Co się tak zgradasz? Ten to był akurat kurwa chuj, nie? Dobra. I ostatni. I za każdego 500 sztuk złota. Dobra, cyk. Wow. Co to za miecz? Po prostu dwuręczny? Tak. Coś jeszcze? Ten rekrut nadaje się do ponownego przeszkolenia. Przegrał walkę. Walczyłem ze wszystkimi 5 rekrutami. Świetna robota. Dobrze cię wyszkoliłem. Mam dla ciebie jedno zadanie. Te zadania zaczynają mnie nużyć. Uwierz, to ci się spodoba. Gorn musi się dowiedzieć, że zdołałem wykonać wszystkie zadania i że ruszam do obozu. Sam mu to powiesz. W końcu spotkam się z Gornem. A jak sobie poradzę ze strażnikiem pilnującym bramy? Oto 5 działek bagiennego ziela.
To powinno załatwić sprawę. Dziękuję ci, przyjacielu. Myrtana potrzebuje więcej takich ludzi jak ty. To dla mnie zaszczyt, że mogłem u ciebie służyć. Chciałbym, żeby moja małżonka mi tak mówiła. Nic to, zmykaj. Nic się nie martw. Wszystko będzie dobrze. W porządku. Dobra, i możemy z nim handlować, co nie zdarza się normalnie w tejże grze, że możemy handlować sobie normalnie z jakimś ziomkiem. Znaczy z tym ziomkiem konkretnym. Dalej. Dobra. I teraz kufer Erola. To obstawiam, że to jest ten kufer, który tutaj został na dole. Więc od razu sobie pójdziemy zdobyć nasz ekwipunek. Ale w sensie, że to zrobimy tak czysto, wiecie. Dodatkowo. Czynia więźnia. Wszystko, co mieliśmy, mamy znowu. Już sobie wrzućmy tutaj. To. I to. Schowaj broń sobie. Okej. Okay. Mieliśmy taką sobą tarczę na tamten moment? Czy my w ogóle tarczy używaliśmy? Chyba tak, nie? O, coś nas ojebali, mi się wydaje. No ale dobra, chodźmy jeszcze. Dla, żeby, wiecie, no powinność tutaj się stała, no to pogadajmy z tym Erolem. Znowu ty. Przynoszę ważną wiadomość dla Gorna od Garika. Od Garika, tak? To prawdziwy dżentelmen, wie jak zadbać o swoich przyjaciół. Jakbyś nie czymś poczęstować, zapewniłby to błogosławieństwo i nosa i tak dalej. Oczywiście bardzo chętnie, gustujesz może w bagiennym zielu? Przechodź, przyjacielu. No ty kurwa, gnoju jeden, żebyś tej... Tezu. Siema. Tak, żeście się przywitali, a on cię przed chwilą do lochu wtrącił. Dobra. O! Widziałem się z Garikiem. Przynoszę ci od niego pewną wiadomość. A, to świetny i wierny żołnierz. Co powiedział? Udało mu się wykonać wszystkie zadania i teraz ma zamiar udać się do obozowiska. Świetnie. Słuchaj, przyjacielu, wiem, że masz w planach zająć się zabiciem kilku orków i chcę dowiedzieć się na ten temat więcej, ale najpierw chciałbym zapytać, czy możesz oddać mi pewną przysługę. Jasne. O co chodzi? Powiedz Garikowi, by przygotował obozowiska do następnej bitwy. Dobrze, przyjacielu. Ruszam w drogę. No to jeszcze dostaliśmy jakieś dodatkowe zadanie tutaj do zrobienia. Okej, spoko, ciekawe. Gdzie on tutaj jest? Teraz, w tym momencie. Czy on tu jeszcze... Czy on jeszcze siedzi tam? Czy on już przyszedł tutaj? Dobre pytanie. Niby ma ruszyć do obozu, no ale wydaje mi się, że będzie tam sterczał dalej. Bo tak działa ta gra chujowo. No pewnie, że tak to działa. Znowu ty? Nie przekazałeś Gornowi mojej wiadomości? Przekazałem, a on odesłał mnie do ciebie z rozkazami. Masz natychmiast postawić obóz w stan gotowości bojowej. Bitwa! Dobrze, powiedz Gornowi, że Okej. No dobra, no to tak na zakończenie. Wszystko wiemy. W takim razie, no co, no to już będzie ostatnia rzecz, jaką nagrałem ze Zmierzchu Bogów tak naprawdę, no bo już nie ma co. Jak już to wrócimy może do Gothica 3, po prostu z modpakiem. Jak będę miał na to jakiś dzień, czas, chęci i w ogóle. A tymczasem niedługo będzie prawdopodobnie stream z Arkani, więc wypatrujcie komunikatów na kanale. I co, bardzo wam dziękuję za ten odcinek i za całą przygodę ze Zmierzchem Bogów, która właśnie dobiega oficjalnie końca. Że już się kończy w sumie, no. więc jeżeli wam się podobała cała seria, jak i ten odcinek, to dajcie łapkę w górę, komentarz i suba. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Cześć!